Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie Magia Nauka, a mówiąc bardziej precyzyjnie, myślenie magiczne i metoda naukowa. Spróbuję w tym wykładzie wykazać, że wszyscy myślimy magicznie oraz że to nasze magiczne, naturalne myślenie jest w całkowitej opozycji do naukowej metody zdobywania wiedzy o świecie. I to, że dziś wykorzystujemy osiągnięcia nauki i techniki, wcale nie powoduje, że przestaliśmy myśleć magicznie. Tak się składa, że na początku tego roku wydałem książkę, która omawia to zagadnienie między innymi. I część przykładów z dzisiejszego wykładu zaczerpnąłem z tej książki. Proszę Państwa, ewolucja prowadzi do przystosowania, do przeżycia najlepiej przystosowanych osobników. Gdy to słyszymy, to myślimy o rozmiarach ciała, szybkości biegu, jakości słuchu, pazurów, kłów, ale przecież nie tylko budowa organizmu, ale również jego zachowanie jest poddane ewolucyjnej presji. Na przykład tak zwany instynkt macierzyński również został nam wbudowany przez ewolucję. Gdybyśmy używali dzisiejszego języka komputerowego, to powiedzielibyśmy, że to, co ewolucja nam zostawiła w naszym mózgu, to jest nieusuwalne oprogramowanie. My sobie z niego nie zawsze, przeważnie nie zdajemy sprawy. Wraz z opanowaniem języka człowiek w przeciwieństwie do innych zwierząt nauczył się o tym mówić. I to, o czym mówi, to właśnie magia i myślenie magiczne. Zacznijmy od ruchu, który jest jedną z ważniejszych zjawisk, które nasz mózg i nasze zmysły wychwytują w otoczeniu. Zacznijmy od eksperymentu, który został przeprowadzony 75 lat temu przez Heidera i Simmel. Otóż oni pokazali ludziom film animowany. Od razu przepraszam za niską jakość nagrania. 75 lat temu filmy animowane nie miały jeszcze wysokiej jakości. Ale Państwa poproszę, abyście oglądając ten film starali się opisać, no przynajmniej dla siebie, co takiego widzieliśmy. Poproszę o film. No i co Państwo widzieli? Otóż gdy naukowcy pokazali nieruchome zdjęcia z tego filmu ludziom, to oni mówili, no trójkąty, kółka. Ale gdy pokazali ruchome, tak jak w tym filmie, to większość z ludzi mówiła o tym, że trójkąt goni kółko, i albo trójkąt ucieka przed czymś,
a więc dodali intencję ruchu. Niektórzy ludzie, to się zawsze zdarza na wykładzie, że ktoś to powie, to jest historia młodych kochanków, kółka i trójkąta, którzy uciekają przed dużym trójkątem, który jest niechętny ich związkowi, czy to ojcem, czy to mężem. Proszę Państwa, te odpowiedzi powtarzały się w każdej kulturze. No jak to koło na ekranie ucieka? Otóż to wrażenie mamy, dlatego że racjonalna część mózgu, ta, którą niby myślimy, w tym przypadku zawodzi. Ponieważ rozpoznanie ruchu to jedna z najstarszych ewolucyjnie zdolności. Jeżeli coś szybko porusza się w naszym kierunku, to musi mieć intencję, czyli cel, a tym celem może być kolacja, a daniem na kolację głównym my możemy być na stole, że tak powiem. Wszystko, co się porusza, jest żywe, sądzi nasz stary mózg, ma intencję poruszania się, ktoś nim kieruje. Wobec tego we wszystkich starych mitologiach greckiej, celtyckiej, starosłowiańskiej wszystkie poruszające się obiekty są napędzane przez bóstwa. Bóstwa rzek, jezior, wiatru, drzew, ognia, no a także słońca, księżyca, a później odkrytych planet, które poruszają się również niezależnie. Teraz spróbujmy rozważyć inną cechę magiczną. A mianowicie jesteśmy głęboko przekonani, że to, co było połączone, pozostaje ze sobą w kontakcie nawet po rozłączeniu. No, to się wydaje trochę naciągane. Tu można podać prosty przykład, który wydaje się być jednak nie dotyczyć was. No, jeżeli praczłowiek na sawannie znajduje kupę lwa, to z tego wynika coś bardzo ważnego. Pomimo, że kupa jest od lwa odłączona, to informacja, która jest przesłana, uwaga, lew, do nas dochodzi. No ale może nam się wydawać, no dobrze, ale to jest naciągany przykład. Wobec tego inny, już nie naciągany. Otóż na Festiwalu Nauki w Wielkiej Brytanii profesor Bruce Hood robi taki eksperyment. On przyniósł swetr, bardzo ładny, gruby swetr, i zapytał ludzi siedzących na widowni, a kto z Państwa założyłby ten swetr, daje 10 funtów, przyzwoite pieniądze. Większość rąk się podnosi do góry. Profesor dodaje, ale muszę jedną rzecz jeszcze Państwu powiedzieć. Ten swetr był używany, ale oddałem go do pralni chemicznej, jest całkowicie czysty. Czy teraz ktoś z Państwa założyłby ten swetr? Wszystkie ręce pozostają w górze. Ale muszę Państwu jeszcze coś powiedzieć, mówi profesor. Ten swetr należał do, tutaj pada imię, nazwisko, okrutnego mordercy dzieci, którego wyczyny opisywała prasa. Czy ktoś z Państwa założyłby ten swetr? Ręce gwałtownie się opuszczają. Zostają tylko pojedyncze ręce wzniesione. Ludzie zresztą z pewnym niepokojem odsuwają się od tych ludzi, którzy trzymają ręce podniesione. No dobrze, a wy założylibyście tak bez żadnego oporu swetr mordercy? Większość ludzi tego nie zrobi. A dlaczego? Czyżby zło tego człowieka przeniosło się na jego swetr, który pomimo uprania trzyma w sobie to zło, które może się potem na nas przenieść? Ale też i dobre cechy w ten sposób według nas się przenoszą. Profesor podaje wieczne pióro i mówi, proszę Państwa, proszę bardzo ostrożnie, to jest pióro, które należało do Alberta Einsteina, proszę obejrzeć i pod koniec wykładu mi je zwrócić. Gdy pod koniec wykładu profesor mówi, proszę Państwa, jakie pióro Einsteina, to przecież jest pióro, które kupiłem w sklepie sąsiadującym z moim domem, wszyscy są zawiedzeni.
No, dlaczego tak chętnie oglądaliśmy to pióro Einsteina? Że co, rozum Einsteina przeniósł się na jego pióro i teraz, gdy go dotykamy, przenosi się na nas? Takie mamy wyobrażenie. To, co było połączone, również po rozłączeniu, a nawet po śmierci właściciela, przenosi pewną cechę. No, oczywiście znacie Państwo magię wudu, choć jest ona również stara, z czasów staroegipskich również są podobne figurki. Otóż jeżeli ulepimy czy uszyjemy figurkę, symboliczną figurkę kogoś, dodamy do niej części, które należały do osoby, przeciw której magia ta ma być skierowana. Paznokcie, włosy i teraz, gdy już mamy takie wyobrażenie naszego wroga, to wbijając szpilkę w lalkę, wierzymy, czy też chcemy spowodować, że taką osobę przeszyje straszny ból. To jest trochę podobne do metody operowania na odległość. Otóż chirurg operuje joystickami, szczególnie laparoskopowe operacje tak się przeprowadza. Również próbowano, że jeden z chirurgów jest na jednym kontynencie, a operacja odbywa się na drugim. No i to jest bardzo podobne do lalki wudu. Przy czym w przypadku chirurga i jego narzędzi połączenie jest elektromagnetyczne, natomiast w przypadku lalki wudu duchowe. No dobrze, a co to jest taki duchowy przekaz? I czym duch różni się od ciała? Otóż wszyscy mamy takie głębokie przekonanie, mniej lub bardziej uświadomione, że oprócz naszego materialnego świata istnieje świat równoległy duchów. No, to się niewątpliwie wzięło z marzeń sennych, gdzie przeżywamy podczas snu, nasz duch przeżywa podczas snu przygody, z których ciało nie wyszłoby bez szwanku, albo rozmawia z ludźmi, nawet tymi, które nie żyją, i przyjmuje od nich przeważnie niejasne instrukcje co do tego, co zrobić. Oczywiście możemy, i w dawnych czasach to było bardzo ważne, przenieść się w świat tych duchów po zażyciu odpowiednich narkotyków. To znowu się powtarza w każdej kulturze. Ludzie zanarkotyzowani często opowiadają o swoich wizjach z innego świata. Oczywiście taki dualizm ciała i ducha ułatwia nam myśl o śmierci, bo wierzymy, że nawet gdy ciało zniknie, to duch pozostanie, i wiara w to, że duchy naszych przodków nam pomagają, jest powszechna znowu w każdej kulturze. Czasem my mówimy, och, szkoda, że moi rodzice tego mojego sukcesu nie widzą. Czyli z tego przekonania magicznego, że to, co było połączone, pozostaje ze sobą w kontakcie nawet po rozłączeniu, wywodzą się rozmaite amulety magiczne. No, na początku były to niewątpliwie amulety związane z trofeami myśliwskimi, czyli kły, pazury, skóry niebezpiecznych, potężnych zwierząt. Ten, który nosił takie insygnia dowodzące, że pokonał bardzo niebezpieczne zwierzę, to był dowód nie tylko jego osobistego męstwa, ale również w magiczny sposób siła tego pokonanego zwierzęcia lub pokonanego wroga człowieka przenosiła się na noszącego amulet człowieka. Dziś takimi amuletami są najczęściej symbole religijne, które po odprawieniu odpowiedniej procedury
no, przenoszą część mocy Boga, bóstwa na noszącego, ten amulet i zapewniają mu pomyślność i ochronę przed złymi mocami. Proszę Państwa, a teraz do Was. Większość z Państwa może dalej być sceptyczna, ale czy zdarza się Wam wziąć z jakiegoś szczególnie pięknego miejsca kamyk, szyszkę, kwiat, tak na pamiątkę? Po co Wam ten kamień? No ma przypomnieć chwilę, którą chcieliście zapamiętać. Taki kamień jest połączony z miejscem, z którego został zabrany. Oczywiście zakochani noszą często w dawnych czasach szczególnie pukiel włosów czy jakąś rzecz należącą do drugiej osoby. No dzisiaj częściej zdjęć. Proszę Państwa, czynności magiczne mają również swoje źródło w ewolucyjnym przekonaniu, że to, co wydarzyło się przed, jest przyczyną tego, co jest po. To jest zresztą typowy błąd logiczny, którego można się nauczyć na lekcjach logiki, ale mimo to, pomimo że czasem uczymy się logiki, to i tak popełniamy ten błąd. Otóż to, co było przed, może, ale nie musi być przyczyną tego, co jest po. Jeżeli wbijamy gwóźdź młotkiem i nie trafimy w gwóźdź, tylko w palec, to ból w palcu niewątpliwie jest spowodowany uderzeniem młotka. To jest z całą pewnością to, co było przed, jest przyczyną tego, co było po. Ale w maju w Polsce ludzie cierpią na alergię. I jednocześnie kwitną topole, których nasiona są taką watą fruwającą, która czasem dostaje nam się do nosa. Część ludzi jest przekonanych, że to topola powoduje alergię. Nie. To jest przypadkowa, czasowa koincydencja. Topole i trawy kwitną w tym samym czasie, a to trawy powodują katar sienny, czyli alergię taką majowo-czerwcową. Teraz przejdźmy do tego, że owo przekonanie, że to, co było przed, jest przyczyną tego, co było po, stało się uwidocznione, zostało szczególnie w doświadczeniach Skinnera. On odrzucił klasyczną psychologię, która starała się wniknąć w umysł człowieka i ustalić, co on takiego myślał, że aż tak się zachowuje. On powiedział, robimy doświadczenia na zwierzętach, zbudujemy standardową klatkę. W tej standardowej klatce będą rozmaite dźwignie, przyciski, prąd, światło, dźwięk. I jedzenie, automat, który wyrzuca, po wykonaniu odpowiednich czynności, wyrzuca jedzenie. No, dla kur, gołębi trochę robił też doświadczeń na szczurach. Oczywiście wywodzi się te jego badania z odruchu warunkowego Pawłowa, który zauważył, że gdy pies dostaje jedzenie, wówczas ślini się, ale gdy najpierw zapalić żarówkę, a później dać mu jedzenie, to po kilkunastu takich działaniach pies zaczyna się ślinić na samo zapalenie lampy. Otóż Skinner, stosując nagrody, wzmacniał zachowanie, które nastąpiło tuż przed podaniem pożywienia. Zobaczymy za chwilę film, w których wytresowane przez Skinnera gołębie grają w coś w rodzaju ping-ponga. Mm.
The two pigeons are at either end of a small ping-pong table. One pigeon pecks the ball as it comes toward him and knocks it toward the other pigeon. Other pigeon pecks the ball back across the table. If it goes past one pigeon, the other pigeon can eat, and if it goes the other way, the other pigeon eats. So that there is it's a real game. The pigeon is reinforced for a cross-court shot if that is what gets the ball past his opponent. W jednym ze swoich najsławniejszych doświadczeń Skinner umieścił gołębie w klatce i tym razem nastawił automat tak, aby podawał jedzenie zupełnie niezależnie od tego, co robią ptaki. Ale ptaki wymyśliły, że musi być jakaś zależność pomiędzy tym, co robiły przed chwilą, a tym, że dostały jedzenie. I zapamiętały koincydencję. Oczywiście każdy ptak zapamiętał inną koincydencję. Jeden, jak pisał Skinner, obracał się dwukrotnie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, inny kiwał głową, a jeszcze inny starał się sięgnąć do górnego rogu klatki. Czyli takie przekonanie spowodowało powstanie pewnych rytuałów magicznych, ponieważ działanie gołębi nie miało żadnego związku z nagrodą, które dostawały. Ale w ten sam sposób ludzie wymyślili sobie, że gdy wykonają pewien magiczny taniec, to bogowie ześlą im deszcz, a mnóstwo jest takich przykładów zachowań magicznych związanych z siewem. I tutaj aż do połowy XX wieku bardzo wiele było rytuałów magicznych w rolnictwie. Zakopywano jaj. Pierwszego siewu dokonywały ciężarne kobiety lub też karmiąca kobieta upuszczała mleko przed orką. Jeszcze inne polegały na uprawianiu seksu lub może onanizmu przed siewem. Związek oczywiście między tymi czynnościami magicznymi a plonem był umowny. No a teraz zwracam się do was, mili słuchacze. Czy wy jesteście wolni na pewno od magii? Może macie jakieś magiczne maskotki, które wam pomagają? Może długopisy szczęśliwe? Czy wychodząc z domu nadeptujecie na jakiś kafelek? Czy przed wyjściem, szczególnie jak wrócicie, siadacie na krześle? A może łapiecie się za guzik na widok kominiarza? Na pewno macie szczęśliwe ubranie, w którym wszystko wam wychodzi. Czy wstajecie tylko prawą nogą? Nie przechodzicie przed czarnym kotem? Czy horoskopy wpływają na wasze życie? Na pewno coś z tego macie. I mówię to, ponieważ ja, choć w to zupełnie nie wierzę, mam mój szczęśliwy długopis. Proszę Państwa, następna cecha magiczna. Ewolucja podpowiada: powtarzaj zachowanie, które przyniosło ci sukces i zapominaj o porażkach. No, skąd się to bierze, jest łatwo można odgadnąć. Powiedzmy, że zwierzę natrafia na drzewo, a na nim wspaniałe, smaczne owoce. Na inne drzewo, tak, to z tego samego gatunku i również te owoce. Następnie przychodzi pod to samo drzewo kilka miesięcy później i nie ma owoców. Czy ma zapamiętać na zawsze sukces, czy też może porażka powinna w ich głowach, w ich mózgach wymazać wspomnienie uczty? Oczywiście, że nie. Po pewnym czasie na tym drzewie znowu pojawią się owoce i znowu może być świetna uczta. A więc powtarzanie zachowań, które przyniosło sukces i zapominanie o porażkach jest taką fundamentalną cechą naszego magicznego mózgu. I teraz większość badaczy uważa, że ta cecha umożliwia
trwanie zachowań magicznych i rytuałów magicznych, a nawet religii, w sytuacji, kiedy Bóg nie wypełnia naszych próśb. No bo jeżeli nawet wykonaliśmy prawidłowo taniec przyzywający deszcz, a deszcz nie spadł, to możemy jednak pomyśleć, że może za krótko, albo za nie dość dokładnie, albo nie bardzo się do tego przykładaliśmy. Może trzeba powtórzyć taniec tak długo, trzeba go powtarzać, aż nie nadciągną chmury. No i zawsze można wymyśleć, że jednak bogowie nie działają na nasze polecenie i niezbadane są wyroki boskie. Czyli mechanizm, który polega na tym, że sukcesy pamiętamy, a o porażkach zapominamy, jest naszym głęboko wbudowanym w nasz mózg mechanizmem magicznym. Proszę Państwa, owo zakwestionowanie magicznego dążenia do poszukiwania faktów zgodnych z naszymi przekonaniami zostało zakwestionowane przez nowoczesną naukę rodzącą się no mniej więcej na początku XVII wieku. Tutaj Państwo widzicie dwóch, moim zdaniem, najważniejszych ludzi, którzy naukę zrobili, a mianowicie Galileusza, który jako pierwszy robił doświadczenia, opisywał je w taki sposób, że każdy mógł je odtworzyć. I również on uważał, że gdy wynik doświadczenia wskazuje, że nasze przekonania są błędne, to znaczy, że nasze przekonania są błędne, a nie, że to nasze doświadczenie wyszło nieprawidłowo. Gdy dzisiaj zapytamy Europejczyków, jednak wykształconych ludzi, co się stanie, gdy weźmiemy duży kamień i mały i puścimy je oba? Jedna trzecia z ludzi odpowie, że najpierw spadnie kamień większy, cięższy, a później ten mniejszy. To oczywisty błąd. Galileusz pokazał, że one spadają razem. I wbrew starożytnym przekonaniom, on pokazał, że należy wierzyć doświadczeniu, a nie księgom starożytnych. Francis Bacon był filozofem, politykiem i on zasłynął powiedzeniem, że ludzkiemu umysłowi nie potrzeba skrzydeł, nie tylko ołów. Nie fantazjujmy, trzymajmy się tylko wyników doświadczeń i nie opowiadajmy oprócz wyników doświadczeń czegoś wychodzącego w przyszłość. To oni dwaj byli na początku tworzącej się nauki. Jeżeli teraz zestawimy magię i naukę. Magii wystarcza, że znajdziemy potwierdzenie dla naszego przekonania. Nazwałem je tu hipotezą. A jeżeli coś się nie zgadza, to mówimy, i to jest w popularnym języku, wyjątek potwierdza regułę. W metodzie naukowej jest odwrotnie. Staramy się testować nasz pomysł, hipotezę, sprawdzając, czy przypadkiem nie pojawi się niezgodność. Bo jeżeli pojawi się niezgodność, to w nauce wyjątek obala regułę, a nie ją potwierdza. Spróbujmy teraz pokazać dwie metody, może dwie dziedziny wiedzy, z których jedna oparta była na magii, XIX-wieczna frenologia, a o drugiej za chwilę powiem. Otóż w XIX wieku Franz Joseph Gall wymyślił, że w naszym mózgu znajdują się ośrodki, które odpowiadają za pewne cechy. I jeżeli ktoś jest na przykład nadzwyczajnie uzdolniony do języków, to ta część mózgu rośnie, naciskając na czaszkę, która się wybrzuszy. Proszę Państwa, to co dzisiaj można powiedzieć, to rzeczywiście mózg ma strukturę modułową. Są miejsca, które odpowiadają za widzenie, za słuch,
za mowę, za rozumienie mowy, za wypowiadanie słów i tak dalej. To prawda. Natomiast Gall odgadywał kilkadziesiąt miejsc na powierzchni czaszki, które odpowiadały za różne cechy, zarówno dobre, jak i złe. Zdolności, miłość, ciepło, złodziejstwo, nadmiar, dążenie do seksu itd., itd. Dobre i złe cechy. I teraz ta dziedzina stała się niesłychanie popularna wśród laików, dlatego że obmacując czaszkę, tu mam wypukłość, to oznacza, że jestem zdolny do języków. No oczywiście, że jestem zdolny do języków. Może ich nie znam, ale gdybym chciał, to byłbym bardzo zdolny. A jeżeli akurat natrafiamy na złą cechę, jesteśmy nieuczciwi? Nie, to wyjątek, który przecież potwierdza regułę, czyli frenologię. Większość tych badań frenologicznych miało o wiele więcej wyjątków niż potwierdzeń, a mimo to ta dziedzina trwała blisko 150 lat i doprowadziła do rasistowskich przekonań, że budowa czaszki wskazuje na to, że jedne rasy, narody są lepsze niż inne i uzasadniała ich złe traktowanie. Jeszcze w czasie II wojny światowej hitlerowscy lekarze, frenolodzy obmierzali czaszki dzieci z Zamojszczyzny, sprawdzając, czy nadają się one do zniemczenia. A teraz inny przykład, tym razem naukowego podejścia do problemu. Indonezja była kolonią holenderską i w Indonezji, podobnie jak w krajach Azji Południowo-Wschodniej, występowała choroba beriberi. To choroba układu nerwowego. Jednym z objawów jest to, że nie można dobrze chodzić i zaczynają się trząść ciało itd., itd. Eichmann był holenderskim lekarzem, który przyjechał do kolonii i to, co zauważył, było zdumiewające. A mianowicie na chorobę beriberi cierpią ludzie bogaci, a nie biedni. To jest zaskakująca koincydencja. Czy bogactwo jest przyczyną choroby beriberi? Wydawało się to niemożliwe. Szczególnie, że raczej spodziewamy się, że ludzie biedni, którzy źle jedzą, ciężko pracują, mieszkają w złych warunkach, są bardziej podatni na choroby. Eichmann zaczął studiować styl życia i jednych i drugich i zauważył, że oczywistą różnicą jest to, że bogaci ludzie jedzą bardzo drogi ryż łuskany, podczas gdy biedota je ryż zanieczyszczony plewami. Czyżby ryż łuskany był przyczyną choroby beriberi? Na szczęście znalazł model zwierzęcy. Kury karmione ryżem łuskanym zapadały na coś podobnego, nie mogły chodzić, zaczęły się trząść, a gdy dodano im samych łusek, choroba natychmiast mijała. Gdy łuski wymoczono w wodzie i podano do picia tym kurom, które miały beriberi od jedzenia łuskanego ryżu, też choroba przechodziła. Zalecił wobec tego Eichmann bogatym ludziom, aby jedli tani ryż. No i oczywiście oni z takiej rady nie skorzystali, bo to by ich zdegradowało społecznie. Ale kilkanaście lat później nasz rodak Kazimierz Funk, pracując w Paryżu, wyizolował z wyciągu okryw ryżu substancję, którą nazwał witaminą. I ponieważ minimalna ta ilość tej witaminy likwidowała chorobę beriberi, stąd nazwano ją B1, pierwszą witaminę likwidującą chorobę beriberi. Mamy tutaj więc ciąg takich odkryć, testowania hipotez. Otóż
Zakończenie tej historii jest takie, że gdy bogatym ludziom w Indonezji sprzedano za duże pieniądze małe pastylki z witaminą B1, to oni chętnie je kupili. No i wyleczyli się z choroby beriberi. Proszę Państwa, i teraz na zakończenie, na czym polega metoda naukowa? Noblista Richard Feynman tak to opisał. Ustalenie nowego prawa przebiega na ogół następująco. Najpierw odgadujemy to prawo, potem badamy jego konsekwencje, zastanawiamy się, co wynikałoby z tego prawa, gdyby nasz domysł był słuszny. Następnie porównujemy wyniki naszych obliczeń z rzeczywistością, z doświadczeniem, z obserwacjami i sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeśli wyniki nie są zgodne z doświadczeniem, prawo jest złe. W tym prostym stwierdzeniu leży klucz do całej nauki. Nieważne, jak piękny był nasz pomysł, nieważne, kto na ten pomysł wpadł, jaki był mądry i jak się nazywał, jeśli prawo jest sprzeczne z doświadczeniem, jest błędne. To wszystko. On miał rację. Tak na tym polega metoda naukowa. Kwestionujemy przez cały czas staramy się wywrócić naszą hipotezę. No, gdy ona skutecznie opiera się tym próbom obalenia, wtedy uznajemy, że jest prawdziwa, że czasem, jeżeli jest duża to hipoteza, nazywamy ją nawet teorią. Ale to, że wiemy, jak funkcjonuje nauka i korzystamy z osiągnięć nauki i techniki, wcale nie sprawia, że nasz głęboko schowany, ewolucyjny, magiczny mózg nie reaguje, reaguje na to, iż zapominamy o magii. No, wystarczy, że zobaczycie Państwo reklamę, w której ktoś przekonywująco tłumaczy, na przykład, że krem dla kobiet w średnim wieku, tutaj smaruje się 16-latka, no i my widzimy, że to ona wygląda wspaniale i natychmiast to kupujemy. Proszę Państwa, no w magii tak jest. Wystarczy dotknięcie czarodziejską różdżką lub zjedzenie czarodziejskiej substancji, aby wszystko, co piękne, mogło się wrócić. Proszę Państwa, dziękuję bardzo i namawiam tych zainteresowanych, aby sięgnęli do mojej książki, gdzie oprócz historii astronomii, fizyki, chemii, medycyny, biologii, geologii, nauki o mózgu jest również owa dyskusja z magicznymi wyobrażeniami, które są w naszym mózgu. Dziękuję Państwu bardzo.